Naprawdę uwielbiam, w jaki sposób Bóg postrzega rzeczy. Uwielbiam ten sposób, jak On myśli o rzeczach. Sądzę, że to problem dla wielu z was. My dorastamy w tym otaczającym nas świecie, a ten otaczający nas świat jest zazwyczaj dość negatywny. On jest zanurzony w negatywności, w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, wszędzie dookoła. Ten świat jest problemem całego istnienia. Niebo nie. Dlatego nie ma żadnych problemów w niebie. Więc gdy my zmagamy się z problemami, oni widzą wszystko możliwym. I gdy Jezus przyszedł na ziemię, przyszedł mówiąc: słyszeliście, co powiedział, ale teraz ja powiem. Przyszedł zabrać nas, byśmy z perspektywy nieba otrzymali właściwe nowe spojrzenie i zobaczyli nowe tereny do zaludnienia. Przyszedł, by dać nam niebiańskie myślenie i nauczyć języka, który tylko niebo zna. Więc my wszyscy wyrastamy w języku ziemi. Jezus przyszedł, by nauczyć nas języka nieba. Więc Kościół naprawdę powinien być szkołą niebiańskiego języka, jak centrum języków obcych. Bo to jest obcy język. Niebiański język jest językiem zupełnie obcym na ziemi. I Pismo mówi, że naturalny umysł nie może tego przyjąć, zrozumieć. Te rzeczy są głupstwem. Ale to sposób myślenia, sposób postrzegania, sposób mówienia, który absolutnie może zapanować nad naszym życiem i okolicznościami, używając umysłu w Chrystusie. On przyszedł powiedzieć, co jest niemożliwe dla człowieka, jest możliwe dla Boga. Wszystkie rzeczy są możliwe, tylko wierz. To, co ma na myśli, to to, że będzie łatwiej dla ciebie, jeśli uwierzysz. Wtedy widzisz coś, możesz myśleć o czymś i widzieć to jak On, możesz zrobić krok w stronę tego, możesz uwierzyć w to i masz język przychodzący do twojego życia, który pozwala ci połączyć się z Bogiem w zaufaniu i w wierze. Gdy to przyjmiesz, jesteś w stanie odłożyć myślenie, które daje świat. Co oznacza, że nie ma miejsca w naszej duchowości na logikę, uzasadnienia, racjonalność albo intelekt. Bo nawet szybki rzut oka przez Biblię mówi ci, że Bóg nie jest logiczny, nie jest racjonalny, bo prosi cię, byś uwierzył w coś, czego nie widzisz. Czy to ma sens tak naprawdę? Nie. Gdyby wszystko, co dostępne od Boga, byłoby logiczne, nie potrzebowalibyśmy wiary. Biblia mówi nam, by chodzić w wierze, a wiara jest wtedy, gdy wierzymy w coś, czego nie widzimy, ale wiemy, że się zdarzy. Jesteś zaprojektowany, byś zobaczył to, co jest niewidzialne. Jesteś zaprojektowany, by myśleć o rzeczach w taki sposób, w jaki reszta otaczającego cię świata nie jest w stanie pomyśleć. Jesteś zaprojektowany, by mówić do rzeczy i powoływać rzeczy, ponieważ te same stwórcze słowa mocy wychodzące z ust Boga mogą przechodzić przez twoje usta. Więc my, obywatele nieba, uczymy się żyć tu na ziemi. Bóg nie jest logiczny i uzasadniony, ale o wiele mądrzejszy, by go zamknąć w intelekcie. Jest mądry, ale to jest duch. I widzi rzeczy kompletnie, totalnie w inny sposób niż my. Więc w Chrystusie nie ma problemów, tylko możliwości. Więc jeśli czytamy Ewangelię, wiecie, powinniście czytać Ewangelię non-stop, przynajmniej co 3 miesiące. To bardzo ważne dla nas, by słowa Jezusa były dla nas ważniejsze niż słowa Pawła.
i byśmy widzieli służbę Pawła przez światło Ewangelii, a nie widzieli Jezusa przez światło rzucane przez apostołów. To bardzo istotne. Dlaczego? Bo podążamy za obecnością. Ja nie chcę być uczniem Pawła, ja chcę być uczniem Jezusa. Chcę zrozumieć, czym jest obecność, chcę zrozumieć, czym jest ten chleb w każdej sytuacji, który sprawiał, że wszystko stawało się radykalnie inne. Że 5000 ludzi mogło być nakarmionym kilkoma kanapkami z rybą. Że taką ilością pożywienia można było zaspokoić głód wielkości małego miasta. Chcę zrozumieć, co było między nim i Zacheuszem, że tego znienawidzonego przez wszystkich kurdupla ściągnął z drzewa i postanowił spędzić z nim trochę czasu. A to spowodowało podjęcie przez niego decyzji o oddaniu połowy majątku ubogim, a których skrzywdził, czyli bardzo wielu, oddaniu poczwórnie tego, co zagarnął. Jak Jezus, zatrzymując się na kolację, jednocześnie sprawia, że cała społeczność staje się bogata w tym samym momencie. Co się dzieje na ziemi? Gdziekolwiek Jezus poszedł, weźcie korkordancję i popatrzcie się na słowo cud. Słowo cud. Poważnie. I popatrzcie na słowo cud. Cudowny. Większość z nich jest w Ewangeliach w pobliżu Jezusa. Cokolwiek czynił, sprawił, że cuda działy się w życiu ludzi. Mówił, ja zrobię coś, a ty będziesz zdumiony. To tak jakby wchodził i wołał, hej, jestem cudowny. Nauczę was, jak współpracować ze mną i będziecie robić cuda. I wszyscy dookoła będą myśleć, że też jesteście cudowni. Witaj w Ewangelii. Wszystko na temat Boga jest cudowne. To, co potrzebujemy, to styl życia, absolutnie podporządkowany pod majestat Króla. Żeby zrozumieć, że jesteśmy ludźmi Króla i jako ludzie Królestwa mamy dostęp do stylu życia, który jest cudowny, jest pełny dostojeństwa, który manifestuje niepodległość i wszechwładzę Jezusa. I to mamy do zaoferowania. A to oznacza, że nie możesz być zwyczajny. Tylko mówię. Nie możesz być zwyczajny, ponieważ gdy Jezus mieszka w tobie, a to sprawia, że przyciągasz wszystko, co jest błyskotliwe i niezwykłe, ponieważ gdy Chrystus jest w tobie, to chwała Boża nigdy już nie jest daleko od twojego życia i okoliczności. Chrystus w tobie sprawia, że wszystko, co jest w niebie, jest przyciągane przez Jezusa w tobie. Nie wiem, czy wiesz, ale nie jesteś już sam. Jest dwóch ludzi w środku w tobie. Jednym z nich jesteś ty. Ten drugi to ten, który nigdy cię nie porzuci, ani cię nie opuści. I różnica między Starym i Nowym Przymierzem jest taka, że w Starym Przymierzu była kultura odwiedzania, a w Nowym jest kultura zamieszkania. Biblia mówi, że jesteś nowym stworzeniem. Co to oznacza? Że jesteś rasą wśród ludzi, jakie nikt wcześniej nie widział na ziemi przed Jezusem. Dlatego, że masz Chrystusa żyjącego w tobie, nigdy więcej nic nie może być niemożliwe dla ciebie. Tak mówi Słowo. U człowieka nie jest to możliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe. A to oznacza, że już nie jesteś ofiarą niemożliwości nigdy więcej, bo w Chrystusie przeistaczasz problemy w możliwości. On rezygnuje ze skupiania się na negatywach. Ponieważ w niebie nie ma negatywów. On przeistacza te negatywne rzeczy w coś, z czym doskonale sobie poradzisz. Przed Chrystusem byłeś grzesznikiem, zagubionym, z dala od Boga. I nagle Jezus przychodzi do twojego życia i zaczynasz uczyć się o potędze krzyża,
I uzmysłowiasz sobie, czytając Rzymian 6, wersety 3-11, że gdy Chrystus zmarł, ty umarłeś. I rozumiesz, że gdy On umarł, to nie umarł dla ciebie, ale umarł jako ty. Więc w Chrystusie twój stary człowiek nie żyje, jest pogrzebany. Po to był właśnie chrzest. A gdy On wstał z martwych, wstał do nowego życia, a stare życie pozostało w grobie. I ty nie bierzesz udziału tylko w ukrzyżowaniu Jezusa, ale przede wszystkim w Jego zmartwychwstaniu w Chrystusie. Wstajesz z martwych do nowego życia. Dlaczego cię zabił? Bo nie chciał się męczyć, naprawiając cię. To byłaby mordęga próbować cię zmienić. Więc Bóg mówi do ciebie, że daje ci pozwolenie. Uważaj się za martwego dla grzechu, a żyjącego dla mnie. I będę cię uczył stylu życia, jak być żyjącym dla mnie. Co znaczy, że gdy Bóg na ciebie patrzy, nie widzi niczego złego w tobie, bo wszystko, co było złe, zabił i zgładził. Jest bardzo szczęśliwy z tego powodu. Nie mamy już nic wspólnego z grzechem. Uporaliśmy się z nim raz na zawsze. Czytacie Biblię? Stary człowiek jest martwy, a tego, co się musisz nauczyć, to nowa wersja ciebie. I to jest ta wersja, z którą Duch Święty chce współpracować. Więc gdy Duch Święty kładzie palec na części twojego życia, które nie działa, to w ten sposób pokazuje miejsce, gdzie nastąpi wzrost. W ten sposób pokazuje miejsce, gdzie nastąpi kolejny cud. Mówi, to wspaniałe, zabierajmy się do pracy. Więc twój stary człowiek jest martwy. Nie mamy już nigdy więcej grzesznej natury, ale mamy grzeszne przyzwyczajenia. Ale przyzwyczajenia mogą być złamane. Więc mamy sytuację w naszym życiu, że potrzebujemy odnowienia, przez które musimy przejść. Bóg uzdalnia nas, byśmy byli kompletni w Chrystusie i zmierzali do tego. Więc Bóg daje ci wszystko już teraz, byś mógł w tym chodzić. Więc masz pełnię już od początku, a On uczy cię, jak chodzić w tej pełni. Jesteś kompletny w Nim, a On uczy cię, na czym ta kompletność polega. Masz pełnię w Nim, a On uczy cię, jak żyć w pełni. Więc wszystko, co dotyczy twojego życia, jest absolutnie pozytywne. Ponieważ gdy Bóg patrzy na ciebie, widzi cię w Chrystusie i mówi, tak, to nasz człowiek. Wcześniej niż byłeś w stanie zapytać. On mówi, w Chrystusie to jest nasz człowiek. Panie, czy to nie jest zbyt piękne, by było prawdziwe? Masz z tego jakieś korzyści? Mam nadzieję, że będzie miał. Ktoś powinien mieć ze mnie jakiś pożytek. O to chodzi. Gdy Bóg cię czymś obdarza, oczekuje od ciebie, że przyniesie to korzyść. Jesteście stworzeni, by móc nosić więcej, niż jesteście w stanie udźwignąć. Więc musicie to nieustannie rozdawać. A to oznacza, że nikt nie jest oddzielony i bezpieczny od błogosławieństw. Ponieważ jesteś w pobliżu. Świat tkwi w negatywności, ale nie królestwo. Więc nie ma frustracji w niebie. Myślicie, że ktoś tam stoi teraz przy tronie i mówi... Jak długo jeszcze potrwa to uwielbienie? Zabiłbym anioła za kawę. Nie ma frustracji w niebie. I o to właśnie chodzi. Jeśli nie ma jej w niebie, nie może istnieć również tu. Jeśli nie jest nam przydzielona, nie może być przyznana. Jeśli nie jest nam przeznaczona, nie może być dopuszczona. Jeśli w Chrystusie jej nie ma, to jej nie chcemy. Nie akceptujemy jej. Więc co jest w życiu Chrystusa, co przewraca wszystko do góry nogami? To myślenie, to postrzeganie, to język, który przyniósł z nieba na ziemię. Gdy czytasz Ewangelię, to widzisz, jak Jezus mówi, to jest jak my to robimy w niebie.
A do tego mówi, że my będziemy robić większe rzeczy, niż on robił. Co przez to rozumiał? Jestem tu po to, by nauczyć was podstaw, a wy będziecie robić rzeczy lepiej, niż ja je robiłem, ponieważ przeznaczyłem dla was lepsze rzeczy do zrobienia. Uczę was, jak stać się błyskotliwym jak ja, ponieważ on dobrze wiedział, że jest niesamowity. Duch Święty nie ma żadnego problemu z tym, by powiedzieć mi, że jest geniuszem, ponieważ jest. On wie wszystko. On wyszukuje wszystkie detale w Bogu. A to znaczy, że Duch Święty ma większą wyszukiwarkę niż Google. Bo on wyszuka wszelką rzecz u Boga. Dlaczego? Bo chce objawić ci każdą rzecz na temat Jezusa. Więc pełnia to nie jedna z opcji. Pełnia to jedyna droga. Obfitość nie jest dla wybrańców, ale dla wszystkich, którzy nauczą się wstępować w królestwo i styl życia, który Jezus przyszedł dać. Macie mieszkanie w Bogu przez Ducha, co oznacza, że Bóg mieszka w tobie, co oznacza, że całe niebo jest przyciągane do ciebie, co oznacza, że jeśli Jezus mieszka w tobie, Duch Święty jest tam, to masz dostęp do sposobów myślenia, które są totalnie nadzwyczajne. A to oznacza, że nie jesteś poddany otaczającemu cię światu, ale czynisz się wrażliwym na królestwo. Tylko mówię. Błyskotliwe myślenie to sposób życia dla was. Błyskotliwe postrzeganie jest tym, jak patrzycie na rzeczy. A wasz język jak nic, czego słuchał dotąd ten świat. Weź wszystkie te klucze z miejsca, które w niczym nie przypomina otaczającego cię świata. Rośniemy na sposób, w jaki myśli świat, ale w królestwie musimy się zmierzyć ze sposobem myślenia świata. Więc Bóg możliwości jest tu po to, by uczyć cię, co jest możliwe w każdej sytuacji. Więc my musimy każdą sytuację poddać Królestwu Bożemu. Jeśli nie podporządkujemy jej Królestwu, będziemy podporządkowani tej sytuacji. A to nie jest to, kim jesteś. Trzeba przestać żyć poniżej linii uprzywilejowania i zacząć żyć ponad nią. Czyli widzieć rzeczy tak, jak Bóg je widzi, myśleć tak, jak On, bo mamy ten sam sposób myślenia, jaki miał Jezus. I mamy język, który jest odmienny. I przekształcamy negatywy w coś zupełnie innego. I to tak, jak w twoim myśleniu masz negatywne myśli o sobie samym. Więc jeśli całe twoje myślenie zabiera cię do miejsca, którego nie lubisz, miej inne myśli. Ponieważ jest jasne, że to dla ciebie nie działa. Co mówi nam świat? Mówi, byś pracował nad swoimi myślami. Co mówi nam królestwo? Mówi nam, by zmienić je na niebiańskie i pracować nad nimi. Królestwo nigdy nie pracuje na negatywach. Zamienia to w coś innego i dopiero nad tym pracuje. Więc gdy masz problem w życiu, to oto jak niebo to widzi. Żaden problem nie może przyjść do ciebie bez obietnicy i zaopatrzenia dołączonego do niego. Dlaczego? Bo problem jest stworzony, by zaprowadzić cię do twojego zaopatrzenia przez obietnicę. Każdy problem ma obietnicę i zaopatrzenie dołączone do niego. Dosłownie dołączone. Nie możesz mieć jednego bez drugiego. I to, czego musimy się nauczyć, to zobaczyć obietnicę, wejść w nią i zrozumieć, że ta sytuacja, która się pojawiła, jest wykreowana, byś mógł żyć w tej obietnicy, wprowadzającej cię w zaopatrzenie. Co się dzieje, gdy masz problem i wiesz, kim jest Jezus dla ciebie?
Jesteś podekscytowany tym problemem, ponieważ wielkość problemu mówi ci o wielkości obietnicy, a obietnica jest zawsze większa. Więc jeśli obietnica jest większa od problemu, to o ile większe będzie zaopatrzenie? I zaczyna się rozciągać twoje myślenie, twoje postrzeganie i twój język. Więc jeśli masz problem, zadzwoń do twojego najlepszego przyjaciela. Cześć Jasiu, tu Graham. Jak leci? Hej, słuchaj, dzwonię, bo mam problem. Tak, jestem bardzo podekscytowany. Tak, przyszedł dziś rano. Tak, tak, wiem, jest świetny, no i ogromny. No wiesz, stary, myślę, że będę go tu trzymał jakieś 2-3 miesiące. Wiedziałem, że coś się szykuje, bo Duch Święty przyszedł dzisiaj wcześniej. No i wiesz, on jest jak Mr. Enthusiasm. Był taki rozochocony, że wiedziałem, że coś będzie grane. No i wtedy przyszedł problem. Jest byczy. Nie, jeszcze nie otworzyłem, byłem zbyt zajęty przeżywaniem. Tak, wiesz, jak przyszedł, to tak patrzę na niego i myślę, o my by... No wiesz, skoro on jest taki ogromny, to jaka będzie obietnica? A nawet go jeszcze nie otworzyłem. Czuję się, jakbym stał obok i to obserwował. Stoję tu i tu i oboje przeżywamy. No. No nieważne, a co u ciebie? Nie masz żadnego problemu. O, trzymaj się w tym jakoś. Może w końcu coś do ciebie przyjdzie. No wiesz, Bóg jest wierny. W końcu coś przyjdzie do ciebie. Słuchaj, chyba że chcesz, to podzielę się tym z tobą. Ale słuchaj, jeśli ty będziesz miał problem, to ja czekam na telefon, jasne? Tylko mówię. To za ile będziesz? Za 40 minut. Wspaniale. To jak będziesz jechał, przywieź mi kawę. Okej, do zobaczenia za chwilę. Każdy problem przychodzi z obietnicą i z zaopatrzeniem. Dlaczego? To jest królestwo. Tak działa królestwo. Jest radykalnie inne od tego świata. To inna strefa, inny wymiar życia, inny sposób widzenia, myślenia, mówienia, wierzenia, działania, chodzenia itd. Jesteśmy tu po to, by przekształcać negatywy w coś olśniewającego. Bo Bóg nie ma was, swoich ludzi, by was czymkolwiek uciskać. Prawdę mówiąc, jesteś posadzony z Chrystusem w okręgach niebieskich, daleko powyżej rzeczy. Więc musimy patrzeć z tamtej perspektywy, a nie z dołu na nasze życie. A wtedy myślenie nie będzie zmącone niczym z otaczającego nas świata, ale poruszone królestwem, które jest w nas. I potrzebujemy nowego języka. I nie mówię tu o modlitwie nowymi językami. Potrzebuję języka, który opisuje, kim jest Bóg i kim jest Bóg dla mnie. Potrzebujemy tego typu języka. Każda negatywna rzecz w twoim otoczeniu jest stworzona, by przyczynić się do twojego wzrostu. Gdy Jezus umierał na krzyżu i Bóg włożył cały swój grzech na Niego, położył na Niego nie tylko całe twoje postępowanie, ale położył na Niego wszystkie twoje negatywne emocje, całe twoje negatywne myślenie, wszystkie te rzeczy, cały sarkazm, ironię, pesymizm, położył to, by to umarło na krzyżu.
Więc nie jesteś już przeznaczony, by myśleć negatywnie albo mówić negatywnie. Zły chrześcijanin. Nie jesteś przeznaczony, by myśleć negatywnie o czymkolwiek. Dlaczego? Bo sposób myślenia Jezusa jest absolutnie oszałamiający i olśniewający. Otwiera cię na całe spektrum możliwości. Każda bariera jest wykreowana, by podnieść cię poziom wyżej. Czasami, wiecie, idziecie naprzód i nagle jakiś mur spada centralnie przed tobą. To jedna z tych przeszkód, jak brak pracy, coś w twoim związku, to mogą być finanse, cokolwiek to jest. Stoi przed tobą i powstrzymuje cię przed zrobieniem kroku do przodu. I czasami chcesz za to kogoś obwinić, bo jesteś sfrustrowany. Nie, nie jesteś sfrustrowany. To znaczy, że wybierasz frustrację, ale nie jesteś sfrustrowany. Jedyny powód, dla którego wybierasz frustrację, jest taki, że nie przywykłeś jeszcze do sposobu myślenia nieba, więc ugrzązłeś. Ugrzązłeś w starym człowieku, zamiast awansować w nowego człowieka, czyli w to, kim naprawdę jesteś, jeśli jesteś w Chrystusie. Grzęźniemy czasami w otaczającym nas świecie. Grzęźniemy w naszej tradycji, grzęźniemy w kulturze, w której wyrastamy, grzęźniemy w przeróżnych rzeczach, ale Bóg chce nas podnieść z tego miejsca w inny wymiar myślenia. Jeżeli Bóg stworzył cię na swój obraz, to znaczy, że chce zmienić sposób twojego myślenia. Chce totalnie zmienić sposób twojego myślenia, bo on nie chce myśleć tak jak ty. On nie chce być stworzony na twój obraz. To jest powód, dla którego cię zabił. Bo nie chce mieć nic wspólnego z twoimi rzeczami. Chciał zrobić cię na nowo. I chce, byś uważał się za martwego dlatego, a żywy dlatego. Pytanie jest, do czego Bóg cię wzbudził? Dlaczego przechodzisz przez te trudności i okoliczności? Te sytuacje sprawiają twój wzrost. One podnoszą cię za każdym razem poziom wyżej. One uczą cię, że to całe nowiuśkie stworzenie w tobie chce wyjść na zewnątrz. To wszystko pokazuje ci to, kim jesteś naprawdę. Te rzeczy mówią ci, nie myśl na tym poziomie, myśl na tym poziomie. Te wszystkie niesprzyjające okoliczności są, byś wzrastał w Chrystusie, we wszystkich dziedzinach. Uczymy się, jak wejść w powierzone nam dziedzictwo. Każda pojedyncza rzecz w twoim życiu jest okazją do nauki, wykreowaną, by nauczyć cię stawać się jak Jezus. I chodzi o to, byś w końcu przestał narzekać. To jest moja dwusłowna służba posłannictwa. Przestań narzekać. Jest uderzające, nieprawdaż? Przestań. Wiecie, jaki mamy naprawdę problem? Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy niesamowici. Nie uświadamiamy sobie, jak olśniewający naprawdę jesteśmy w Chrystusie. Nie widzimy naszego życia z punktu widzenia naszego Króla. Nie rozumiemy Jego wszechwładzy. On naprawdę wszystko ze sobą zharmonizował i przyniósł niebo na ziemię i naucza, jak być obywatelem nieba tu na ziemi. Biblia mówi, jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. To jest to, czego musimy się nauczyć. Jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Każda pojedyncza rzecz w twoim życiu jest okazją do nauki, wykreowaną, by stawał się bardziej i bardziej jak Jezus. Musimy przestać wołać za ratunkiem, a zacząć szukać Królestwa. Zacząć szukać Bożej władzy. Ojciec nigdy nie jest przeciążony czymkolwiek.
Jezus jest niepokonany, a Duch Święty zawsze prowadzi nas w triumfie. Jestem niezawstydzonym zwycięzcą. I chcę świętować majestat niepodległego Boga. Chcę wiedzieć, czym to jest, by wypełnić to, kim Jezus jest. Bardzo często jesteśmy pokonani przez myślenie, jakie mamy. Rzymian 12:2 mówi, byśmy przemienili się przez odnowienie naszego umysłu. Większość z nas traci tą przestrzeń między naszymi uszami na myślenie. Jeśli myślimy negatywnie, tracimy ją. Jezus przyszedł, by dać nam Jego sposób myślenia, w duchu, pełny życia i pokoju, by tak myśleć o rzeczach kryzysowych. Twoje okoliczności to nie problem. Twoje postrzeganie Twoich okoliczności to jest problem. Jeśli jesteś w Chrystusie, to jak wyglądają Twoje okoliczności? Jak one wyglądają, gdy weźmiesz je i złożysz je na Jezusie? W otoczenie Bożej obecności i spojrzysz na nie tak, jak On na nie patrzy. Ta dyscyplina, która promieniuje z faktu, że Jezus jest zachwycający, ta dyscyplina uzdalnia nas do chodzenia w pasji, rozkoszowania się tym, co się dzieje, bo wiemy, kim Bóg jest dla nas. I wiemy, że Bóg rozszerza paliki naszego namiotu, by nauczyć nas, jak chodzić w Nim, jak żyć w Nim, jak być w Nim. Pewnego dnia szedłem z jednego spotkania na drugie. Szedłem przez korytarz i byłem spóźniony, więc szedłem szybko i otworzyły się drzwi z naprzeciwka i kobieta zaczęła iść w moim kierunku. Jak tak szła, miałem poczucie nadciągających kłopotów, że będzie chciała zadać pytania, a ja w pośpiechu jestem w stanie tylko ją minąć i powiedzieć coś w rodzaju: cześć, jak się masz? Dobrze, dzięki. Chciałem iść na to spotkanie, ale wiedziałem, że ona mnie zatrzyma. Zatrzymała się jakieś 10 metrów ode mnie i stoi na środku korytarza, a nie była szczupłą kobietą. Przechodzę koło niej i ona mówi: jesteś prorokiem, prawda? A ja na to: są takie pogłoski. Ona na to, że wraca właśnie od lekarza: mam raka, jest nieoperowalny i umrę do 6 miesięcy. Moje pytanie brzmi: będę żyła, czy umrę? Powiedziałem jej: nie prorokuję urodzin, ślubów i śmierci. Zawsze się modlę za ludzi, ale nigdy nie wiesz, czy to jest jej czas. Czy masz ją przygotować na ten czas, czy nie? Powiedziałem jej, że chętnie się za nią pomodlę, ale jest pytanie, które musisz zadać Panu. To moje ulubione pytanie. Zadaję je zawsze, gdy jestem w takiej sytuacji. Panie, kim chcesz być teraz dla mnie, kim nie mogłeś być wcześniej? Kim chcesz być teraz dla mnie, kim nie mogłeś być wcześniej? Więc modliłem się z nią i powiedziałem jej, że musi zadać sama to pytanie Panu. Dałem jej mój numer telefonu i powiedziałem, by zadzwoniła. Jeśli się będziesz chciała modlić jutro, ja też się jutro pomodlę. I po prostu zadzwoń. Jeśli zadasz mu to pytanie, on odpowie na nie. Bo on chce być kimś dla nas wszystkich. Stale i nieustannie, w rozmaity sposób, zależnie od różnorakich sytuacji. Ponieważ Bóg chce być kimś różnorodnym dla nas wszystkich, byśmy wszyscy zrozumieli, czym jest ta cała pełnia.
Co to jest, czym chcesz być teraz dla mnie, czym nie mogłeś być, gdy nie miałem raka? Wspaniałe pytanie. Następnego dnia zadzwoniła i powiedziała, że nic się nie wydarzyło. Powiedziałem, proś nadal, Biblia mówi, proście, a będzie wam dane. Kałataj do Niego, a On odpowie. Jeśli Bóg nie odpowiada na początku, to odpowiada na końcu. Musisz po prostu uchwycić się Go. Czekanie na Pana to nie utrapienie, to przyjemność, ponieważ wiesz, że On odpowie. Zatem oczekiwanie na Niego staje się radością. Wiem, że chcesz mi odpowiedzieć na to pytanie. Więc co to jest, czym chcesz być teraz dla mnie? Dzwoniła do mnie na trzeci dzień, piątego dnia, dziewiątego dnia, jedenastego dnia, czternastego, piętnastego dnia. Siedemnastego dnia dalej się modliła. Poszła do sklepu na zakupy, szła uliczką i z przeciwka szła kobieta z zakupami z dwójką dzieci. Ośmioletnią dziewczynką i czteroletnim chłopcem. I okazało się, że to jej koleżanka z liceum, więc zaczęły ze sobą rozmawiać, wspominać dawne lata. I ta dziewczynka zaczęła ciągnąć mamę za spódnicę. Mamo, 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 kochanie, nie teraz, rozmawiam. Mamo, mamo, kochanie, nie teraz, bądź cierpliwo, rozmawiam. I znowu, mamo, mamo, co się dzieje? Ta pani, ja ją widziałam w niebie. To był 17 dzień. 16 dni wcześniej ta dziewczynka miała sen, w którym poszła do nieba i siedziała w biurze Jezusa. Nie miała tam z nim pogawędkę. No wiecie, jak to w biurze. Siedziała tam, rozmawiając z Jezusem i zauważyła fotografię w ramce na jego biurku. I na tym zdjęciu była ta kobieta. I zapytała Jezusa, kim jest ta kobieta? O, to jest taka pani, którą spotkasz, jak się obudzisz. Będziesz z nią rozmawiać. Jak będziesz z nią rozmawiać, to chciałbym, żebyś przekazała jej wiadomość. Kawałek papieru. I ona następnego dnia obudziła się z tym kawałkiem papieru w ręce. I chodziła z nim przez 16 dni. I zobaczyła ją w tym sklepie. I mówi, to jest ta pani. Opowiedziała całą tą historię. Cały sen ze szczegółami. Fotografię na biurku Jezusa. No wiecie, ona musiała być jakimś VIP-em. I dała jej ten kawałek papieru. I to nieznaczące pytanie. Co to jest, czym chcesz być teraz dla mnie? Rozwinęła ten kawałek papieru i przeczytała, ja jestem Pan i uleczę Cię. Ona mogła jej to powiedzieć 16 dni wcześniej. Bóg mógł posłać anioła, lub ona mogła mieć sen, ale nie zrobił niczego z tych rzeczy, bo On ma w tym radość. Ona przeczytała tę wiadomość, zaczęła płakać, powiedziała tej przyjaciółce, że miała raka, opowiedziała swoją wersję tej historii. Te dwie koleżanki kilka lat wcześniej pokłóciły się, zerwały znajomość jeszcze w szkole. No wiecie, jak to dziewczyny robią. Nie rozmawiały ze sobą przez ten czas i wtedy się znowu pojednały. Ale Bóg radował się z nimi, że się znowu pogodziły przez dziecko, które miało sen. I teraz to dziecko dostrzega moc, jaka jest w snach, jak Pan lubi komunikować pewne rzeczy w snach i wizjach, bo to nielogiczne. Nielogiczne. Bóg bierze dziecko do nieba, fotografia, wiadomość, budzi się, kawałek papieru. Zakupy w sklepie, widzi tą panią, mówi coś, ona jest uzdrowiona. Dlaczego on robi rzeczy aż tak? Bo on uwielbia robić rzeczy właśnie tak, by dać samego siebie.
Nigdy nie opanujesz problemu na tym samym poziomie, na jakim się pojawia. Ponieważ problem jest, by cię wywindować. Poważnie. Albo jak wolicie, logicznie. Jak spodziewałeś się dostać poziom wyżej? Jeśli one wszystkie przychodzą w różnorakich kształtach i wielkościach, czasami ludzie przychodzą obok twojego życia i dają ci coś i awansujesz. Co jeśli Pan zaprojektował całe spektrum różnorodnych okoliczności, by dać ci wzrost? I co jeśli większość z nich jest negatywnych? Bóg nie byłby Bogiem, gdyby nie zaparkował awansu zaraz za problemem. Co gdyby w momencie prawdziwych trudności niespodziewanie było również dostępne potężne błogosławieństwo? Byłoby to w stylu Boga? Gdyby w najgorszy twój dzień dałby ci również coś niezwykłego? O to właśnie chodzi, że żyjemy w świecie pośrodku kultury chrześcijańskiej i zawsze tylko widzimy problemy. Nawet nie pomyślimy, że jest coś olśniewającego zaraz za tym. Czy to nie Boża dobroć kładzie coś cudownego za czymś okropnym? Czy to nie przypomina wam, wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy Boga miłują? Szukaj Bożej obecności. Problem jest jeden. Jak szukać Pana, skoro nigdy nas nie opuszcza? Jak szukać Boga, który nigdy cię nie porzuci, ani cię nie opuści? Co to znaczy szukać Jego obecności w twoich okolicznościach? Gdzie jest Jezus? Gdzie wtedy stoi? A, tutaj jest. A może tak stanąć zaraz obok Niego? Co mówisz wtedy w tych sytuacjach? Ponieważ to, co bym chciał usłyszeć, to nie rzeczy z tego poziomu. Chciałbym usłyszeć rzeczy z tego poziomu. Co mówisz na ten temat? Jak to widzisz? Co to jest, czym chcesz być teraz dla mnie? Wspaniałe pytanie. Nigdy nie zadawaj pytań dlaczego. Dlaczego ja? Dlaczego teraz? Dlaczego to? Bo pytania dlaczego nie przyniosą odpowiedzi na ziemię. To niepełnosprawne pytanie robi z ciebie inwalidę, jeśli je zadajesz. To pytanie ofiary. Dwa najlepsze pytania, jakie możesz kiedykolwiek zadać, oba pochodzą z Dnia Pięćdziesiątnicy. Dzieje 2.12, Dzieje 2.37. Do my Google thing right there. Were you impressed by that? That was me trying to be the Holy Spirit and do the Google thing. Gdzie jest 2.12 i 2.37? Co to znaczy? I co mamy robić? Dwa najlepsze pytania. Co to oznacza w mojej relacji z Tobą? Co to oznacza dla mnie i dla Ciebie? Co ta sytuacja oznacza w relacji między mną i Tobą? W czym jest ten wzrost? W czym się wyraża? W tym, jak Cię widzę, jak Cię znam, jak chodzę z Tobą? Co w tej sytuacji dla mnie i dla Ciebie, w naszej relacji? Ponieważ Ty wiesz, jaki jest główny cel. Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Genesis 1:26. Główny cel. Przywieźć wielu synów do chwały. Więc głównym celem jest On, który czyni Ciebie na swój obraz. Więc wszystko jest relacją. Nie potrafię tego jasno powiedzieć po angielsku. Lepiej mi idzie po polsku albo węgiersku. Jestem podekscytowany, gdy mówię innym językiem. Wszystko w Twoim życiu jest o jednej rzeczy. Jesteś stworzony na obraz Boga. To oznacza, że w każdej sytuacji masz myśleć tak, jak On myśli. To jest robota Ducha Świętego.
by cię w tym trenować. A to oznacza, że musisz widzieć rzeczy tak, jak On je widzi. I nie możesz być usunięty z tego miejsca, ponieważ to jest pierworództwo w Jezusie. Nie rezygnuj z tego. Bo jeśli nie zaakceptujesz widzenia z nieba, będziesz musiał zaakceptować widzenie świata. A wszyscy wiemy, jak wygląda to z tej perspektywy. Jeśli nie będziesz myślał tak, jak Jezus myśli, będziesz musiał myśleć w ten sposób, jak wróg chce, byś myślał. Jeśli nie będziesz używał języka, jakiego używa Jezus w Ewangelii, języka wiary, mocy i możliwości, to zaczniesz używać języka zwątpienia, niewiary i strachu. Wszystko w twoim życiu jest o tym, jak stawać się jak Chrystus. Więc masz okazję we wszystkim, by wchodzić coraz bardziej w to, jak widzisz, myślisz, mówisz, stoisz, chodzisz i tak dalej. To sprawia życie fascynującym dla nas, ponieważ wiemy, że Boża dobroć jest zawsze rezultatem tego, jak On to zaplanował. Nie chcecie być prowadzeni przez sytuację. Chcecie być prowadzeni przez Ducha. Bo Duch wprowadza we wszelką prawdę. On bierze wszystko, co należy do Jezusa i odkrywa to przed nami. A to oznacza, że w każdej sytuacji rolą Ducha Świętego jest mówić nam, o co chodzi. Mówić ci, kim Bóg jest dla ciebie. Uczyć cię, jak jesteś stworzony na obraz Boga. Wszystko jest relacją. Nic nie oddziela cię od Boga. On jest tu. I wszystko w twoim życiu, wszystkie okoliczności są kreowane, by nauczyć cię o możliwościach. Bo wszystko jest możliwe. Zatem będziemy musieli się przyzwyczaić w naszym życiu do przychylności, dobroci, mocy, wszelkich możliwości i królowania i wszystkiego, co będzie obracane w dobro za każdym razem.